przybycie. Mieliśmy 3 dni na to, aby się zastanowić, co ludzi najbardziej gnębi i jak można pomóc. Teraz czekam na odpowiedź. Oni się boją. Oni się boją. Powiedz, kim są ci oni? Ludzie. A czego się boją? Wszystkiego. Daj jakiś przykład. Jutra, nie dzisiejszego, wczorajszego. Boję się o posadę, o mieszkanie, o swoje życie. A młodzi, zdrowi też się boją? Tego, że rozchorują się na raka, że umrą na zawał serca. Boją się, że nie dostaną pracy, że stracą pracę. Boją się. Wciąż i bez końca się boją. A zamożni? Boją się wyjść na ulicę. Boją się, że zostaną okradzeni, że złodzieje, bandyci wpadną im do mieszkania. Boją się wszystkiego. Boją się. Wciąż się boją. A dzieci? Boją się dorośli, boją się dzieci. Boją się kobiety, boją się mężczyźni. Boją się zdrowi, boją się chorzy. Boją się młodzi, boją się starszy. A dlaczego się boją? Boją się starszych szatani. Po co? Żeby ludzie byli nieszczęśliwi. Żeby nie cieszyli się życiem, pracą, słońcem, deszczem, światem. Sprawy nie na wiarę w Boga, w Jego patrzność. Jeszcze miłość również wspomniane. Jaki jest pomysł ludzi? Niech się nie boją, niech się nie boją. Ale jak się mogą nie bać? Niech się nauczą ufać Panu Bogu. Niech się nauczą tego, że Bóg ich kocha. I nie z jakąś miłością z zachmur, ale że Bóg jest przy nich, że Bóg jest z nimi. Nie tylko tak, żeby tylko być, a że On wciąż pomaga, opiekuje się, robi, strzeże. Oczywiście bez naruszania ich własnej woli. Poproście tutaj świętą Faustynę Kowalską, niech przyjdzie. Ktoś ty namalowała obraz Jezusa Miłosiernego? Nie, tylko pod moim kierunkiem malarz Kazimierski. I co poleciłaś napisać na tym obrazie? Jezu, ufaj Tobie. A czemu tak? Żeby ludzie tak długo to zdanie powtarzali, aż przeniknie do ich dusz. Że Bóg nikogo nie opuści. Że mnie Bóg nigdy nie opuści. Że nigdy ode mnie nie odejdzie. Że zostanę samotna na mojej drodze życiowej. Ale to nie jest całkiem tak. Bóg nikogo nigdy nie opuszcza, niezależnie od tego, czy człowiek o to prosi, czy nie. Tak, to prawda. Po co więc prosić o to, co i tak się dzieje bez mojej drogi? Bo gdy się modlimy, dokonuje się w nas zmiana. Jak to rozumiesz? My przed modlitwą jednoczymy się z Bogiem. Sami stajemy się podobni do Boga miłosiernego. Sami stajemy się miłosierni dla drugich. Wtedy człowiek będzie miał miłosierne serce, wrażliwy na niespodziewę. Będzie miał miłosierne oczy, które zobaczą wiele ludzką. Będzie miał miłosierne ręce, gotowe do pomocy. I w ten sposób nastanie Królestwo Boże na ziemi. Tak, jak jest tutaj w niebie. To jest godzina wielkości. Diabelek. A nie diabelek? A co się pokrzywa? Anioł, diabelek czy człowiek? Co czy to?
ma? Tak! A kto go tam wsadził? Ja. Pan diabeł wsadził diabełka do boży? Tak, wsadziłem. Dlaczego? Zasłużył. Jak sobie zasłużył? Panie diabeł, nie rozumiem. A bronił. A co zrobił z tego, że go wsadziłeś do boży? Dowiedziałem się złego, żeby jeszcze za to tam na grobie. Zrobił coś do beka. W piekle tego nic nie wolno. Piekle nie wolno. A co wolno? Śmiewać się wolno, pić wolno, nagrywać się wolno, ale śmiać się nie wolno. A jak długo będzie siedział ten diabeł spoczywać? Gdzie tam siedział 7 godzin. Pełne 7 godzin będzie siedział pokrzywak. Bo dłużej nikt nie wytrzyma, bo panie! Panie Boże, zrób coś! Panie Boże, zrób coś! To jest bardzo niedobra sprawa, to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Słyszysz, jak patrzę? Pomóż! Uratuj tego diabełka! Nie powinien cierpieć w tych pokrzywach za to, że odważył się śmiać. Ty jesteś wszechmocny. Wszystko możesz. Ja jestem wszechmocny, ale każdemu stworzeniu dałem wolną wolę. Również diabłom, ludziom i aniołom. Myśl. Rób coś. Ja pomagam, ale nikogo nie mogę zmusić do niczego. Panie Boże, pomóż mi wymyślić. Co ty, pentaku, możesz wymyślić? Mam, już wiem. A co ty, pentaku, możesz mieć? Uratuję diabełka. Ty, pentaku, możesz uratować diabełka. Ja pójdę do pokrzyw, a nie diabełek wychodzi. Coś ty powiedział? Tak, ja pójdę do pokrzyw. Czyś ty zwariował? To są pokrzywy szatańskie, specjalnie wyostrzone. Liszczą i je będzie trzeba 7 godzin. Ja pójdę do pokrzyw, a nie diabełek wychodzi. Twój przyjaciel? Nie. Znasz go przynajmniej? Nie. Po co pchasz się do pokrzyw? Bo on płacze, a ja nie mogę znieść, że on płacze. To ja muszę porozumieć się z Lucyferem. Najciemniejszy, najbardziej przekręty Lucyferze. Oddaję ci pokój, bo już czułem ziemię, żeby cię uczcił. Co tam, stary burniu, masz za sprawę? Przyszło do mnie anielowie. Jakie słowo, anielotko, śmieją się przyjść do ciebie, stary diabłek. Chcę wejść do pokrzyw, zamiast diabełka, chcę za to skazany na 7 godzin. Anielotko chce wejść do pokrzyw? Tak, chcę go zastąpić. Czy on zwariował? Też się go pytałem, czy on nie zwariował, ale on mówi, że nie może znieść, że diabełek cierpi i płacze. Przecież on nie wytrzyma tych pokrzyw. Anielotko mówi, że wytrzyma. No, to mnie cieszy. Dla mnie może całe niebo aniołów weź w ten krzywy. Chcesz się zgodzić? Natychmiast się zgadzaj, żeby się nie rozmyślili. Ale nie, to tylko jedna anielotko. No to niech cierpi ten sąd! Nie właśnie! Dziękuję ci, rozkaz do kolan, jak nie się wyszedzę. Wyłaz! Ten to cyfej, podziękuj, że się skończył karę, ruchy! Na ziemię! I bij czołem ziemię 3 razy. Nie Lucyferze, najciemniejszy! Dziękuję ci, najciemniejszy Lucyferze! Książę ciemności! Książę ciemności! Żeś mnie uwolnił się w Boże! Turniu! To nie ja! Ja nie jestem obdarowana ani przebaczana! Co głupio pytasz? Nie wiesz! Jakieś zwariowane anielotko cię uratowało! Jakie anielotko? Jakieś zwariowane anielotko cię uratowało! Ono za ciebie poszło do pokrzy! A jak nie poszło, to zaraz pójdę! Rozumiesz? Ja tego nie rozumiem! Idź do niego i zagraj mu na nosie! Wyśmiej się z niego, że takie głupie! Widziałem Noe? Tak! Jesteś
właśnie uratuj aniołom. Masz rozum i wolną wolę. Dałem ją wszystkim stworzeniom, również aniołom, ludziom i diabłom, i Lucyferowi, i tobie. Wymyślcie, nie mogę tego nikomu odebrać, nie mogę nikogo przymusić. Sami myślcie i decydujcie. Tylko ja tu rządzę! Ja teraz nie wiem rządzę!